pani. Nazywam się Michał Korgol i zachęcam każdego z was, abyś przystanął na tą chwilę i posłuchał tego świadectwa. Świadectwa mojego życia. Świadectwa osobistego spotkania z Jezusem, które może być również twoim udziałem i może zmienić swoje życie. Nie ma znaczenia, jakie miałeś do tej pory poglądy. Nie ma znaczenia, czy jesteś studentem Politechniki, czy jesteś emerytem. Nie ma znaczenia, czy czekasz na tramwaj, czy przyjechałeś tutaj luksusowym samochodem. Jeśli nie poznałeś Jezusa, nie pójdziesz do nieba. Przyjaciele, przez ponad 30 lat mojego życia żyłem tak, jak system tego świata oczekiwał. Od małego chciałem być szczęśliwy, chciałem mieć odpowiednią pozycję, chciałem realizować również karierę. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową, później liceum. Przyjechałem do studia, do Warszawy na studia. Skończyłem z wyróżnieniem Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. I dalej szedłem w to, co ten system tego świata od początku mi mówił. Musisz to, musisz tamto. Zacząłem budować dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Po ludzku doszedłem do takiego miejsca, że miałem wszystko. Wszystko, co za czym goni ten świat. Zbudowałem piękny dom, miałem pieniądze, miałem szacunek. Udzielałem się na konferencjach z wybitnymi naukowcami. Miałem rodzinę, ale wiecie co? I teraz kieruję te słowa do każdego z was. Byłem mistrzem świata w zakładaniu masek, w udawaniu kogoś innego. I tak naprawdę, jeśli zechcesz wejrzeć w siebie, to doskonale wiesz, o czym mówię. Wiesz, ile razy udajesz kogoś innego przed żoną, mężem, rodziną, znajomymi, pracownikami czy klientami. Udajesz twardziela, ja też udawałem. Przez lata udawałem twardziela. Ale kiedy byłem sam, zastanawiałem się, co będzie dalej. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że te pieniądze, które zacząłem posiadać, nie dały mi tego wszystkiego. I właśnie kiedy byłem w tym momencie mojego życia, usłyszałem tak jak wy teraz, proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie. W pierwszej chwili te słowa w głowie intelektualisty nic nie oznaczały, albo oznaczały niewiele. Jak to? Przecież ja wiem, o co chodzi z ekonomią. Ja wiem, o co chodzi z gospodarką. Wiem, jaki wpływ miała historia. Rozumiem wszelkie prawidła. Jak to? Jak to? Ale przyjaciele, kiedy ja usłyszałem od innych ludzi, że oni osobiście poznali Jezusa, że oni Go osobiście doświadczyli, to ja powiedziałem: Boże, Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli jesteś prawdziwym, żywym Bogiem, to ja chcę Cię poznać, bo ja coś tam o Tobie słyszałem, ale nigdy tak naprawdę nie byłeś dla mnie ważny. Owszem, dwa razy w roku chodziłem do kościoła. Bóg był dla mnie taką instytucją, której raczej nie denerwować. Dziadek z długą brodą, który kiedyś w niebie doceni moje starania dla tego świata i powie: Michałku, miałeś 90% dobrych uczynków, 10% złych. Bilans masz dodatni, idziesz do nieba. Ale kochani, prawda jest taka, że byłem na prostej autostradzie do piekła. Na prostej autostradzie. I właśnie wtedy, kiedy zawołałem do Niego: Jezu, że chcę Cię poznać, bardzo szybko przyszło przekonanie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Uświadomiłem sobie, że potrzebuję Jezusa. Nie ma na to kozaka. Nie ma na to twardziela. Rozumiesz? Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Jezusem. Każdy człowiek. On powiedział: nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dlatego powtórzę jeszcze raz. Nie ma znaczenia, jakim życiem żyłeś do tej pory. Czy byłeś dobry, czy byłeś niedobry, czy cię lubiano, czy cię nie lubiano. Usprawiedliwienie jest z wiary w Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które Jezus Chrystus wygłosił, kiedy tutaj chodził 2000 lat temu w ciele po ziemi, przyszedł do niego pewnej nocy taki religijny dostojnik żydowski,
faryzeusz o imieniu Nikodem, przyszedł do niego w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził i mówi: nauczycielu, widzę, że wielkie rzeczy robisz. O co chodzi? Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi: ale jak? Mam prawie 70 lat. Jak człowiek w tym wieku może wejść powtórnie do łona matki? Jezus powiedział: nie rozumiesz. Jeśli nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, nowe narodzenie nie jest dla wybranych. Nowe narodzenie nie jest na szóstkę w indeksie. Nowe narodzenie jest dla każdego. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Jezusem. Każdy człowiek, każdy człowiek. Bóg tak pokochał świat, że 2000 lat temu zszedł na ziemię w ciele człowieka. Wziął na siebie karę i winę za twoje bezbożne życie, twoje i moje. Poszedł na krzyż, aby cię uratować, a następnie zmartwychwstał. On to zrobił z miłości do każdego człowieka. Ale żeby to było twoim udziałem, musisz w to uwierzyć. Musisz w to uwierzyć. Tak jak ja, kiedy powiedziałem wtedy: Jezu, potrzebuję cię. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie. Że zmartwychwstałeś. Dziękuję ci. Niespełna 7 lat temu, kiedy spotkałem go osobiście, oddałem mu swoje życie. Narodziłem się na nowo. Od 7 lat doświadczam jego mocy, miłości i obecności każdego dnia. Przyjaciele, jeśli nie poznaliście Jezusa, to musisz rozsądzić teraz. Albo jestem wariatem, albo ty masz duży problem. Jezus to żywy Bóg. On zmartwychwstał. Tam na Golgocie, 2000 lat temu, nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus pokonał diabła. Pokonał diabła. Jezus pokonał śmierć. Jeśli dzisiaj uwierzysz, jeśli dzisiaj zawołasz do Niego, ustanowisz Go Panem i Zbawicielem twojego życia. Jeśli to zrobisz, jeszcze dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, ta rzeczywistość, ty na pewno pójdziesz do nieba. Rozumiesz? Pewność. Wiara jest pewnością. Pewnością. I to jest pierwszy aspekt. Gdzie chcesz spędzić wieczność? Gdzie chcesz ją spędzić? A drugi, jeśli dzisiaj oddasz mu swoje życie, dzisiaj możesz doświadczać nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Przyjaciele, nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wam mówić. Jesteśmy też po to, aby zaprezentować wam żywego Boga dzisiaj, bo On tu jest poprzez naszą obecność, poprzez nasze usta. Kieruje do was poselstwo. Jeśli ktokolwiek z was jest chory, może masz nieuleczalną chorobę, może masz raka, może lekarze postawili na tobie krzyżyk. W ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Jeśli chcesz być zdrowy, wystaw mnie na próbę. Wystaw mnie na próbę. Jeśli chcesz być zdrowy, w imieniu Jezusa nakażę chorobie odejść i będziesz zdrowy. Jeśli masz depresję, problemy umysłowe, latasz do psychologa czy psychiatry, nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, dzisiaj możesz wziąć swój cud. Przyjaciele, 2000 lat temu wyglądało to tak samo. Jezus stał na rogach ulic i głosił, że przybliżyło się Królestwo Boże. Głosił upamiętanie, ale tylko nieliczni poszli za Nim. To pytanie, które On kierował wtedy do ludzi, to pytanie, które kierował do swoich uczniów. Czego chcesz? Czego chcesz? Czego chcesz? Każdy z was, który słyszy te słowa, który słyszy to poselstwo, podejmuje w swoim sercu decyzję. Możesz się śmiać i pajacować. Możesz szydzić. Tu nie chodzi o moje życie. Ja już wybrałem. Spotkałem Jezusa. Ja już żyję. Tu chodzi o ciebie i o twoje życie.
Ty decydujesz. Ale chcę ci powiedzieć, tak jak Bóg pozostawił ci wolną wolę, której nigdy nie naruszy. I ty decydujesz, jakiego Boga sobie wybierasz. Być może to piłka nożna, być może seriale, twój ogródek, albo inne bzdury lub hobby. Tak, Jezusa musisz sobie wybrać. Musisz Go rozpoznać. Musisz Go rozpoznać. Tak jak masz wolną wolę i ty decydujesz, tak ty ponosisz odpowiedzialność. Nigdy już nie staniesz przed Jezusem i nie powiesz: ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Bo On ci powie: a co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tym poselstwem, który ten człowiek posłany przeze mnie głosił do ciebie? Co zrobiłeś? Czy przyspieszyłeś kroku tak jak oni? Próbowałeś to zepchnąć, że to się nie wystąpiło, ale to wystąpiło. Bo Jezus żyje i Jezus prawdziwie zmartwychwstał. On żyje. A ja jestem tutaj po to, aby wam zaświadczyć swoim życiem, że On żyje. Przyjaciele, tak jak wam wspominałem, byłem przedsiębiorcą, spotkałem Jezusa, nadal jestem przedsiębiorcą, ale jestem skuteczniejszy. Kiedyś kochałem na takiej zasadzie, że to mi należy się miłość. Dzisiaj kocham, potrafię kochać i jestem kochany. Jestem szczęśliwy. Jestem zaakceptowany. Jestem tak naprawdę tutaj dla was, aby wam wskazać to rozwiązanie. Wskazać to rozwiązanie. Wystarczy, że teraz, kiedy słyszysz te słowa, kiedy słyszysz te słowa życia, zawołasz do Niego. Zawołasz do Jezusa. Nie musisz tego rozumieć intelektualnie. Wystarczy, że powiesz: Jezu, ja nie rozumiem, o czym On do końca mówił, ale ja rozpoznaję życie. Rozpoznaję życie. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. Wierzę, że umarłeś za mnie, poszedłeś na krzyż z wyboru. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjdź i panuj w moim życiu. Jeśli szczerze w swoim sercu uwierzysz i zawołasz Go do swojego życia, będziesz zbawiony. Będziesz uratowany. Ale pytam jeszcze raz. Czego chcesz? Czego chcesz? Kilka razy dziennie narzekasz, utyskujesz, jest ci źle. Rozpoznaj życie. Rozpoznaj źródło życia. W tym kraju jesteśmy wychowani tak od małego, że każdy coś słyszał o Jezusie. A to nie ma znaczenia, czy słyszałeś o Jezusie. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy chodzisz do kościoła. Pytanie jest, kim dla ciebie jest Jezus? Kim On dla ciebie jest? Obrazkiem? Krzyżykiem? Wyrzutem sumienia? A może nikim? Na pewno nie biskupem. Jezus! Jeśli będzie twoim Panem i twoim Zbawicielem, będziesz uratowany. Blisko ciebie jest Słowo. Ty decydujesz. Ty decydujesz, co z tym zrobisz. Co zrobisz z tym materiałem. Co zrobisz z tym, co wykonało się na krzyżu. Co zrobisz z miłością Jezusa do ciebie. Co zrobisz z życiem, które dał ci w prezencie za darmo Bóg, ale którego nie bierzesz. Ludzie, to tak, jakby każdy z was dostał $1 miliard i przychodzi posłaniec i mówi: weź, nie chcę, sam zarobię. Możesz próbować, ale w przypadku nieba jest trochę inaczej, bo Jezus jest jedynymi drzwiami. On powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Przyjaciele, jeśli nie poznaliście osobiście Jezusa, to każdy wasz pogląd, który słyszeliście do tej pory, który mieliście do tej pory, a jest sprzeczny z poglądem Jezusa, to bzdura. To On jest prawdą. To On jest prawdą. I rzeczywistość nieba. Jeśli nie poznałeś Jezusa, nie masz pojęcia o życiu. Wegetujesz, nie żyjesz. Wegetujesz i sam oszukujesz siebie. I On jest drogą. Nikt
Żaden człowiek nie wejdzie do nieba inaczej niż przez Jezusa. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Bóg nic już dla ludzkości nie zrobi. W Jezusie Chrystusie człowiekowi zostało dane wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Pytanie, czy to chcesz, czy sięgasz po to, czy przechodzisz mimo. Może przechodzisz mimo, nie ma znaczenia, ile kościołów w wakacje odwiedzasz i oglądasz, ile nacykasz sobie zdjęć. To wszystko nie ma znaczenia. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To krew Jezusa, to krew Jezusa pokonała diabła, odkupiła życie ludzi, każdego, kto wierzy, każdego. I powtórzę jeszcze raz, nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Może przed chwilą zakończyłeś sesję, może tak jak ja, skończyłeś, jak ja kiedyś, skończyłeś studia z wyróżnieniem i wydaje ci się, że jesteś Panem. Największy grzech ludzkości to niezależność od Boga. Niezależność od Boga. Bóg został zepchnięty na bok. Ja też przez 30 lat swojego życia zająłem Jego miejsce. Tak naprawdę, chociaż nigdy tego tak nie nazwałem, ale sam dla siebie byłem Bogiem. Miałem swoje zasady, swój system usprawiedliwienia. Ale kiedy Go spotkałem, ustanowiłem Go Panem i Zbawicielem. I dzisiaj podlegam Jego zasadom. Jego zasadom, bo Jezus to Król. W niebie nie ma demokracji. Jezus to Król. Król królów i Pan panów, który przyszedł, aby was uratować. Obudźcie się. Obudźcie się. Ewangelia jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą. Może cię uratować. Nieważne. Nieważne. Powtórzę to jeszcze raz.